Siemanko, z tej strony Wojciech i witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. Tym razem jest to poradnik, jak zostać mistrzem Ultimate Team, jak wiedzieć wszystko o Ultimate Team. Mi osobiście bardzo, ale to bardzo w tym, co robię na YouTube, co robię ogólnie w Ultimate Team, w grze i tak dalej, pomaga strona foothead.com. Jest moim zdaniem jedną z bardziej przydatnych stron, jaka jest w ogóle w z tych stron, które są na temat właśnie FIFA czy samego Ultimate Team, jak Foodwiz i tak dalej. Natomiast moim zdaniem Foothead jest najlepszy. Więc tak. Poradnik został mi zasugerowany przez jednego z użytkowników. Obiecałem, że będzie na czwartek i jest w czwartek. Jeżeli Was interesują tak przy okazji wyniki konkursu, to zapraszam na Facebooka, aż tam wszystko jest. Mamy tutaj po kolei kilka opcji. To jest Players, Clubs, Leagues, Nations, Squad Creators, Reviews i Blog. Community nie używam, Reviews czasem czytam. Najbardziej używam tej opcji Squad Review i Players. I tak, na przykład możecie sobie tutaj przejrzeć na przykład wszystkie drużyny tygodnia, jakie były. Czyli na przykład możecie sobie wejść pierwszą drużynę tygodnia, zobaczyć pierwszego Informa Błaszczykowskiego, kto tu ogólnie był w tej drużynie. Możecie też na przykład kliknąć sobie tutaj i macie poszczególnego każdego zawodnika, do niego odnośnik. Możecie tutaj również wyszukać sobie składów, na przykład właśnie zobaczyć, jakie są najlepsze, jakie są najbardziej polecane składy, jakie można się. Na przykład dzisiaj najbardziej polecanym składem jest ten skład. Nie mam pojęcia dlaczego, ale jest. No, nieważne. Dodatkowo, do Squad Creator przyjdziemy za chwilę. Oczywiście wszystko jest po angielsku, jak sami widzicie zresztą, więc to jest tak. Więc to jest akurat dosyć przydatne, żeby ten angielski znać. I tak, tutaj macie po kolei. Możecie sobie tutaj wyszukać sobie bramkarzy. Więc widzicie, możecie sobie tutaj przyjrzeć całą listę bramkarzy. Możecie sobie na przykład wyszukać, gdzie są filtry. Są ceny, statystyki, są nawet czy jest lewo czy prawonożny, jako tam. Możecie na przykład sobie, że chcecie mieć bramkarza Inform. No i szukacie sobie, jacy są bramkarze Inform. No i. A, dobra, nie wszedłem w goalkeepers, ale w ten sposób i na przykład właśnie form i inform. No i na przykład widzicie, że najwyższym inform bramkarzem, znaczy, że najwyżej ocenianym jest Igor Akinfajew i w ten sposób, nie wiem, na przykład możecie o. W ten sposób tak naprawdę możecie szukać, jakich chcecie zawodników. Na przykład główne pytanie tego to założenie to było na przykład, jaki sposób poznać wszystkich pięciogwiazdkowców w grze. Ustalcie sobie skill moves równa się 5. Możecie również ustalić na przykład równa się większe niż 4, jeżeli na przykład chcecie mieć czterogwiazdkowców lub wyżej. I macie tutaj wszystkich pięciogwiazdkowców w grze. Trzy formy Cristiano Ronaldo, dwóch Franków Ribery, dwóch Zlatanów Ibrahimowiczów, Neymar, Nani, Neymar, dwóch Ronaldinho, Robinho, Busufa, wiadomo, Inform, nie Inform. Czy to jest cała ta strona, tu są wszyscy praktycznie. Jestem zawiedziony, że nikt nie zrobił składu z Chicão, ani z Dziadzią. To są ciekawi zawodnicy. I tutaj widzicie, kończy się. Ani z Lich Randall, widzicie 5 gwiazdek sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi, kozackie statystyki. I może właśnie na przykładzie, może na przykładzie właśnie Chicão pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj widzicie, macie po wejściu w zawodnika konkretnego, bo po tym jak wyszukacie, możecie również wejść w danego zawodnika. Możecie widzieć tutaj wszystko, jego wzrost, którą ma lepszą nogę. W tym przypadku no nie ma właściwie jego wszystkie te takie specjalności. Cenę średnią na każdej z platform, ligę, kraj, klub, wszystkie jego statystyki, jakie są. Komentarze co do samego zawodnika, jakie tam są, jak się go ocenia. Tu są user reviews, czyli takie oceny, nie wiem, to się nazywa, nie wiem, przegląd, jakieś polecanie, nie wiem, nie do końca jestem pewien, nie pamiętam teraz słowa, jak to się przetłumacza. Widzicie, tutaj są pozytywne, neutralne, negatywne, są te, jak to się nazywa, takie właśnie prezentacje na YouTube, czyli filmy. No, tutaj są similar players, czyli zawodnicy, którzy są najczęściej z podobnych lig, czy tak dalej, którzy mogą być w jakiś tam sposób podobni. Tutaj są ci linked players i tutaj możecie sobie wejść squads I'm in, czyli składy, w jakich Chicão występuje. Tutaj im wyższy rating, tym no, nie wiem, na przykład weźmiemy sobie w top i to jest najbardziej oceniany skład, najlepiej znaczy.
A, okej, okay. Dobra, nie ogarniam. A, dobra, to jest ogólnie w całym tygodniu bez Chikała już. Także tutaj widzicie, możecie na przykład sobie wejść w Nations i na przykład poszukać sobie Polski. Klikacie sobie w Polskę i macie tak, macie tutaj po kolei złotych zawodników wszystkich, czyli widzicie, tutaj są wszystkie informy i tak dalej. Jest karta Boruca, której w Ultimate Team jako takiej nie ma, jak widzicie, ale karta jako taka przygotowana była. Gdzie macie też srebrnych zawodników wszystkich, możecie sobie w osobno w każdego kliknąć, wiadomo, i wtedy wam wyskoczy właśnie w ten sposób. Możecie sobie na przykład porównać, jakie statystyki ma Krychowiak zwykły, Krychowiak ten pierwszy Krychowiak, Krychowiak ulepszony i Krychowiak Inform, na przykład w ten sposób. No jak widzicie, na przykład 21 długich podań, 18 siły strzału, 21 podań i tak dalej, jest naprawdę dosyć spora różnica. Macie też brązowych zawodników i wszystkich zawodników Inform. Tu macie tych, którzy są najbardziej polecani, czyli widzicie, że na przykład najbardziej polecani to są właśnie ci zawodnicy, na przykład ze srebrnych podejrzewam, że to będzie właśnie Piech, Sobota, Kazimierczak, Wolski, Wrzyniak, Bramkarz, to nie wiem, Kuszczak, no, bo Kuszczak jest chyba najmocniejszy. No i ten. I już chyba tutaj właśnie na tej. O, kurde. Tyle by było z tych opcji, takich już co do samych zawodników. Tutaj możecie sobie wejść w Squad Creator. Ja zawsze sobie wpisuję nazwę tak lub nie. Nie wiem czemu, ale lubię tak nazwać składy. Powiedzmy, bierzecie sobie, nie wiem, jaką formację. 4-4-4-1. No na przykład zrobię w tym momencie skład, który chciałbym, żeby coś w ten sposób takiego przeszło. Widzisz, Chikhao. I żeby zapełnić mu idealne zgranie, wstawiam na przykład Amina Czermitiego, czyli idealny kraj, znaczy ten sam kraj, ta sama liga na przykład. I ciśniemy dalej, na przykład Fetfat Silis. Wstawiamy go na CM. Maniatis. Ustawiamy go na CM, czyli środkowy pomocnik. Ustawiamy, nie wiem, kogo tutaj, na przykład Maicon Late. Nie, dobra, nie, Maicon Late nie będzie. Nie wiem, na przykład Kelvin. Tutaj ustawiacie Danilo. No i możecie na przykład sobie znaleźć Inform Danilo. Nie wiem, na przykład Makai Steven. No i dobra, i mamy już tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięciu pięciogwiazdkowców, a użyliśmy dopiero dwóch Brazylijczyków. Otwieram sobie teraz drugą kartę. Wyłączam sobie to. No i w tym momencie potrzebuję lewego obrońcy, który będzie zapewniał Makai Stevenowi dobre zgranie. Czyli potrzebujemy, żeby to był lewy obrońca z klubu. Dobra, nie, może najpierw tak sobie wyszukam, żeby to był Linga SPL i wyszukamy sobie, żeby był z Dundee United koniecznie. O, Barry Douglas. To jest zawodnik, którego potrzebujemy. Gdzie jest Barry? Dobra, mamy Barry'ego Douglasa. No i w tym momencie, nie wiem, możecie tutaj sobie wstawić jak obojętnie, jaką tylko chcecie obronę, nie wiem, powiedzmy. Chyba moja ulubiona obrona, także ja sobie chyba takie użyję. Albo nie, w sumie nie. W sumie to zrobię tak. Nie ma żadnego problemu z tym, żeby taki składzik zrobić się właśnie na footheadzie. I nie musi on w żaden sposób być naprawdę realny do zrobienia. Wklikacie sobie save. I macie w tym momencie kompletny link do Footheada. Możecie sobie tutaj wtedy wchodzić w konkretnych zawodników. I tutaj widzicie, gdyby ktoś podesłał mi taki skład, to przysięgam, że taka osoba wygrała. Ale cóż, niestety nikt na coś takiego nie wpadł. I wiecie, w tym momencie możecie sobie skopiować, dać mi na stronę na fejsie, czy gdzie tam, gdzie, no właśnie na stronę na fejsie, bo się pytacie cały czas, gdzie to powinno lecieć. Powinno lecieć na stronę na fejsie. No i dobra, w sumie to by było na tyle. Mam nadzieję, że to się wam do czegoś przyda. Możecie tutaj sobie, właśnie widzicie, po kolei tych zawodników pooglądać, jak ten. I tak, i mam nadzieję, że się przydało. Pozdrawiam tego użytkownika, nie pamiętam w tym momencie niku, sorry za to, ale nie pamiętam, który mi podsunął ten pomysł, który zresztą mnie poprosił, więc proszę bardzo, poradnik jest.
No i dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Hej.